zaszczyt. Piotr Warałowicz. Mogę odczytać list, który pan prezydent Andrzej Duda skierował do organizatorów oraz uczestników uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Szanowni Państwo, przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym w Pałacu Rzeczpospolitej na uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Laurę, któremu patronuje jeden z najwybitniejszych prozaików polskich ostatniego stulecia, zostaje dzisiaj przyznany po raz trzeci. To dowód, że nie liczba edycji i rozgłos, lecz trafność i spójność werdyktów stanowi klucz do prestiżu i renomy wyróżnienia. Wręczona dziś nagroda zdobyła je bardzo szybko i już teraz stanowi znak jakości, rozpoznawany dla czytelników i ceniony przez środowisko pisarskie. Gratuluję tego sukcesu kapitule oraz inicjatorom laury. Twórczość Marka Nowakowskiego wydaje się na pozór oddalona od wiodących trendów nowoczesności, skupiona nie na eksperymentach formalnych i intelektualnych modach, lecz na opowiadaniu ludzkich historii, bliska tradycyjnemu realizmowi o spokojnej dykcji i prostym frazie. Można by pomyśleć, że taki rodzaj pisania nie odpowiada na oczekiwania epoki. A jednak, właśnie dzięki dystansowi do tego, co w literaturze zmienne, książki patrona nagrody okazują się stale interesujące i atrakcyjne. Zarówno te wydane pół wieku temu lub dawniej, jak i powstały już w wolnej Polsce, mówią o rzeczach istotnych w wymiarze ponadczasowym. O ludziach, którzy konfrontują się z wyzwaniami wielkiej historii i programami dnia codziennego. O różnych środowiskach społecznych i ich zaskakujących spotkaniach. O sławnych i maluczkich. Dlatego są wznawiane i chętnie czytane.